Witam. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam, Redz, witam. Witam na dorocznym streamie z GTA San Andreas po polsku, ponieważ dawno nikt nie gadał na tym kanale po polsku. Praktycznie jest tylko jeden film niepubliczny, który jest po polsku. Gdzie jest to GTA? Kurde, zasłoniłeś bałwanka. Czym zasłoniłem bałwanka? Steamem. Steamem. Stawił być gość. Steamem zasłoniłem. Steamem zasłoniłem. Chwila. A teraz grą zasłoniłeś. To tak źle działa? Tak. Ale ja chcę... Skurda! Teraz widzimy... tylko wie... To bałwan. No do jasnej cholery! O, jest bałwanek. Tak, tylko że ja nie jestem w stanie utrzymać tego bałwanka. Jesteś jak humanista. Jezu! W każdym razie do... Bardzo ładny bałwanek. Ja... Własność prymateczko. Bardzo cieszę, że ty wypisałeś, że to jest IRL Female Friend. Tak, oczywiście. Ja sprawdzę jeszcze, kto to przypadkiem ogląda. Absolutnie nikt. A, objection! Ogląda jeden Hindus. Tak. I mateczka. Odczerpał jest Hindusem. Właśnie, nie chodzi o... o PF-kodę. Aha. Dobra, Dobra, teraz zniknie ten bałwanek na zawsze. To znaczy teraz to jest beznadziejne tło. Muszę wyłączyć o w taki sposób. Ciach, pyk. Czy widać w ogóle grę? Nie. Nie. Matko Bosko, co się stało? Ale realizujesz i da. O, teraz widać grę. Nie do końca. O, teraz... bardzo ładna czcionka. Dobry Boże, co się stało? Urkawę. Aaa, już wiem, co się stało. Powinien włączyć to. Teraz będzie git. SONCVS. Co to za super hacker? Może słowo wprowadzenia do tego języka. To jest pierwsze tłumaczenie japońskiego, jakie by wyskoczyło w Google'ach. Jest absolutnie tragiczne. Pomimo tylko, że znasz tylko trochę japońskiego. To nieważne! Jest kurczę bałwany. Mój Boże, it's beautiful. Zaraz, nie mam jeszcze odblokowanego Dobermana. Och, Jesus. Zachary. Oskarę cię, gdzie jest bałwany? No i cicho. Ale ja się postarałem. Wiem, ale no nie umiem go ładnie zrobić. Zaraz, może ta rozmowa to była o to, żeby odblokować Dobermana? Zaraz, co jest... O co chodzi z... Kto pomalował mu włosy na zielono? Parik zrobił go na zielono. Dobry Boże! Ludzie się skopałeś. Parik, proszę! Dlaczego? Mam pytania. Nie wiem! Ale muszę to cofnąć. Teraz co wy wybieramy? Dobra, klasycznie afro. Nie, afro i staż. Afro i staż. Które to jest afro i staż? Trzecie. Dziękuję. Wydaje mi się, że trzecie. Mam nadzieję, że trzecie. Zaraz się okaże, że to nie było trzecie. Czy to jest to, czego oczekiwaliśmy? Absolutnie nie widzę streama. No, powiedzmy. Świetnie. Teraz trzeba jakoś... Ja wiem, że... I thought you was representing, but... Och! Mówisz tak hardkorowo. Dokładnie! Jak będziesz skończył tą rundę, to pomaluj mu włosy na fioletowo. Były na pewno już żółte włosy i ja zrobiłem w poprzedniej rundzie turna tylko dlatego, żeby je irytowały włosy. A. Tylko dlatego! Ale mówię, zrób mu na fioletowo, tak żeby nie było za bardzo grą. Dobra, zastanawiam się, tak, jakie... A ci pomyli?
Co? To a ci chodzi? Co? Jak to się te anime nazywa? Kepasaneng? Jak to się nazywa? Okej, w co ja właściwie mam go ubrać? Defulta. Defulta, nie! Nie! Ach, to defulta. Dobra, weźmy coś z zipa. Tak, ach, victim. Mnie interesuje ten victim. Czym jest victim? No to jest jedna z sieci w... z Andreas. Aaa, dobra, okej. Ale tutaj jest bardzo dużo losowo nieprzetłumaczonych wyrazów. Tak! I to jest cudowne! No. O, ładne. I teraz... Zrobiłem też ta czcionka. No, powiem ci, ja nie wiem skąd jest ten font. Nie wiem. Ale jest bardzo ładny. No. Wiesz skąd jest ten font? On jest San Andreas. O, dziękuję! Nie wpadłbym na to. A szaro. No nic tu sensu. Okej. Teraz Cejot wygląda jak człowiek. Można przystąpić do Dobermana. Czyli misji, która w becie była inna. Tak. O co chodziło w betowym Dobermanie? Bo w sumie zapomniałem. No, że ten Penny... Tak, gra serio się skraszowała. O nie. Jesus Christ! Dobrze ci idzie. Ale pokaż, bałwanka. Wykorzystaj tę chwilę. Ech. Bałwanek. Bałwanek, praise be. Nie pragnę zwrócić uwagę na jego cudowny nos. Tak. Czekaj, zrobię pod kątem, żeby było lepiej widać. O. Dobra, wystarczy. Dalej. Dobry wieczór, kogo my tu mamy? No dostałem, bo tu się witamy gościa w studiu. Kto gości na moim dzisiejszym streamie? Bo ja streamuję, jakby kto pytał. Najpewniej brat Madeczek. Specjalny gość. Ach! Pojawia się prawie na każdym streamie, na którym jest Madeczka. Nie. Ej, idź. Myślę, że nigdy nie był na streamie Mateczki. Ale na streamie, na którym jest Mateczka, czyli jak on wbija na twojego. No to w 100% tak przypadków jest. Dobra, trzeba z powrotem... Z powrotem... Co ostatnio tak w zielonych jeansach? Nie! Czemu? Po prostu nie. Ty nie reprezentujesz. Dokładnie, ja nie reprezentuję. Chociaż... Dlaczego? Te spodnie są zielone. Nie mów mi, że nie. A buty to zostawi zielone. Te buty są tragiczne. Dlatego je zostawisz? Nie. Dlatego wybrałem czerwone. O jak twoja mać. Nie! Wróć! Anime Mosem i Steak? Czyli poczekaj, to na tym polega ten chain game. Że ubierasz swoją postać przez pół streama. A następnie robisz jedną misję, która trwa 5 minut. Dokładnie tak! Masterplan, czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? A potem, no, jedna runda trwa miesiąc. Drugie rzecz. Ciekawe dlaczego. Ale intryguje mnie to, że wy macie na takie rzeczy czas. Ty też masz czas na kupowanie pinkpadów, to nie jest wymagane do życia. Ale co z kupowanie pinkpadów? Kupowanie pinkpadów jest wyższą potrzebą możliwą, aniżeli... Ubranka w Andreas. A, ty nie wiesz, ten safe jest zmodyfikowany. Czego nie cierpię. I jedną z rzeczy, które są zmodyfikowane, jest to, że wszystkie ubrania są od razu. A, to, okej. Okay. O tym nie wiedziałem. Ale wiedziałem, że jest zmodyfikowany, że nie ruszaliście. My nic nie ruszaliśmy. My nic nie ruszaliśmy. Yeah. Dobra. Pyk. To już trwało 2006 roku. Zostaje? Na ciebie na świecie nie było, tak. Objection! Rocznik 2002, a nie 6, 7, cokolwiek. Przepraszam za te wrażliwe dane, mam nadzieję, że nie zgłosisz związku z RODO. A poczekaj, a który miesiąc powiedziałeś? Nie powiedziałem żadnego miesiąca. A, nie, to luz. No nie.
to jeszcze były czasy, kiedy nie było SP3 do XP-ka, no. Jezu, mateczka! SP2 nie było, a ty od razu z SP3 wyskakujesz. Nie było, to jeszcze SP2 wyszło. No, ale on mówi... Ja myślałem, że ty mówisz o 2002. Nie, mówię o roku, kiedy ludzie zaczęli trafić czas na GTA. Boże... To był rok 90. Au. To był rok 90. Au, dokładnie ten. 98 chyba. 8? Ale to... Ale jedynka wyszła jeszcze na DOSa. To może wcześniej? Nie pamiętam, w którym roku wyszła jedynka. Ja bym strzelał jakoś okolice Windowsa 95. To może 96? Sru. Albo 5, nie wiem w sumie. Wyszło w 97 roku. Dobra, dorójmy sobie. Świetnie. Tak to jest Glen Park. Miałem się pytać, póki ci... póki jedziesz do Ammunition, ale... no, jeśli tego wymaga, to sobie zgodę. Tak. To jest jedyna misja, w której potrzebujesz Ammunition. O kurna, naprawdę? Wydawało mi się, że była jeszcze jedna. W San Andreas chyba to jest jedyna. Nie, jest jeszcze jedna, w której... potem idziesz do tego parku, koło którego jesteś. I wybijasz balasów. No to jest właśnie ta misja. To jest ta? Tak! Nie ma szans, żebym ja do niej doszedł. W życiu, kurwa. Chociaż może. Ta gra nie jest taka trudna. Nie, chodzi mi o to, że jest trudna, tylko chodzi mi o to, że do niej nie doszedłem, bo byłem wcześniej w grze. I no, do tego momentu chyba nie doszedłem po prostu. Zrób. Dobra. Ciekawe. Przynajmniej nie wiem. Dobra, to jest... ten gościu sprzedaje dragi. Trzymają 2000 kasiory. Tak, dlatego trzeba zabić. Ta kasa jest wam bardzo potrzebna, słuchaj. Tak! Boże, on w ogóle nie ma skilla. Poboli. Drugi. Łomatko bosko, co to było? Balasy w wozach też się liczą. Nie, ale nie chce mi się. Dobra, zróbmy w ten sposób. Mam nadzieję, że... w ten sposób, że wsiadam do jakiegoś samochodu, żeby wszystko odjeżdżać, bo tak było łatwiej niż celować. Na konsoli grałeś? Nie. Na PC-cie, tylko miałem takiego strasznego aima. Miałem jakieś problemy z tą misją, nie wiem dlaczego. Kto do mnie do cholery strzela? Skąd? Szogu. Chyba. No, dziękuję. O, jest tam arbor, świetnie. Arbour, przez U. Już nie bądź takim poliglotą, Marny. Tam brytyjski, angielski lepszy. Bo tam jest ars i arbor i color. A nie tam jakiś kolor. Arbor. As. Jezu! Sugerujesz, że w angielskim UK zamiast as się mówi ars? Nie wiem, ale tak by było najrozsądniej. Nie. Mogę się mylić. To tak nie działa! No, otóż nie. No i kto tu mówi, że jest poliglot? Dobra. Wiesz, z takimi rzeczami to się ogląda taki jeden kanał na YouTube, czy taka ładna pani z internetu gadała. Jaka pani? Jaki kanał? Znaczy nie, że będę oglądał. Nie mam potrzeby przyćwiczyć do siebie. Nie, muszę wyciszyć dźwięki. Tak, to dużo się angielskiego z tego nauczysz. Tak. No, szybciej. Podoba mi się to drzewo po lewej. O ile to jest w ogóle drzewo? Co zepsułeś? To jest drzewo i to jest najbrzydsze drzewo... Boże, to jest najbrzydsze drzewo w historii drzew. Poczekaj, to się tam zmieniło? Ono wygląda tak jak Code of Place. Top 10 drzewo w grach. I sobie oryginalna. Ostatnio u Arkowala było o Beko Biot i ta... Kurde, gdzie jest ten gościu? No panie, to będzie ciężkie. Ojej! To... prawie mi się nie udało. Co tu robię, balasi? Do diabła. Proszę. Proszę.
Proszę stąd iść, dziękuję. Strzelają. Myślałem, że to peredial, ale to nie jest peredial, więc wszystko jest w porządku. Rewina też jest zbiowa. Wiem! Słuchaj, te takie nie za szybkie to auto wziąłeś. No, weź pod uwagę, że jedno koło jest walnięte. Ale chodzi mi o to, że ogólnie ten model nie jest zbyt szybki. No nie jest. O, potrzebne są szybkie auta. Weź rower. A ambulans jechał, mogłeś go zarąbać. Weź rower. 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 Rover. Pod chudę. Dobra, jadę tu save dodge. Ja mam krążek. Ja mam krążek. Masz brzucho w krążce. Nie oglądaliście na gaderą? Kiedy zrzucisz? No za rok. No, że... Za rok, może dwa. Intryguje mnie to, że oglądają teraz dwie osoby. Znaczy, że ogląda tam. Zaraz, dlaczego ja bez przerwy mam gwiazdkę? W sensie generowaną. Zajechanie chujowym wozem. Zajechanie bez przedniego prawego koła. Panie, nawierzchni nie niszczysz. Stop, gdzie ty kurna jedziesz teraz? Co? Gdzie ty kurna jedziesz? Do kryjówki! Bo chcę save'nąć przed zrobieniem challenge of ammunition. Ale challenge ammunition blokuje jej kabum bum. Naprawdę? Tak, żeby ukończyć w całości ammunition trzeba odblokować Las Venturas. Halo, nie widziałeś? A da się zrobić choćby challenge z pistoletem? Tak, ale nic to chuja da do procentu. No tak, ale potem zaczynasz od SMG na przykład. Nie, zaczynasz zawsze od początku. Bo wy jeszcze w ogóle nie macie tutaj Las Venturas odblokowanego? No oczywiście, że nie. Oskareczek, zawsze się zaczyna od początku. Nie pamiętam. Dobra, no to zrobię tak i przejmę trochę terytorium, bo dlaczego nie? Co z tego, że to przepadnie? To nie jest istotne. Za dwie misje, trzy misje. Ja bym na twoim miejscu zostawił te terytoria, bo ja też się tak nadziałem, że przejąłem wszystko dosłownie. Ja też! Po czym dwie misje później. Co jest zmienia faktu, że mam za mało SMG. I co z tego, że ono przepadnie? Mam za mało SMG. Przecież nie, mam za dużo SMG o 50. Ze wszystkim ja w prawej lampy. Czekaj się szczegół. A właśnie, Oskaraciak, wyrównaj ilość. A potem skąd ta gwiazdka? Deja vu, I've just been in this time. Proszę tutaj nie przekraczać linii światów. To brzmi cudownie, nie? Mhm. Znaczy, wiesz, ja bym chciał zauważyć, iż tutaj Rockstar dało niezły popis możliwości ówczesnych kart graficznych. Ta trawa nie miała tak zbyt dużo wierzchołków. I ona jest generowana pseudodynamicznie. Sam jesteś dynamiczny, kurwa. No, panie! Wiesz, że pojawia się dopiero jak jesteś koło niej. Chodzi mi o to, że ta powierzchnia, ten plain, miał może ze 4 wierzchołki na krzyż. Lejny nie są generowane dynamicznie, przepraszam bardzo. Czy ty, aby na pewno nie przekraczał się ten ktoś? Przede wszystkim wyjdzie pod prąd, ale... Po pierwsze, Red, nagle zauważyć, iż tekstura ptaków na niebie jest teksturą chmur. Jaka tekstura ptaków? No jak ptaki lecą na niebie i takie robią takie pseudoskrzydła. Na niebie miał ptaków na GG. Złapię się. Ptaki na GG! To znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę losowanie znajomego, to wylosowanie ptaków jest dość prawdopodobne. Sugerujesz, że losowanie ptaków jest... że wylosowane ptaki są generowane proceduralnie? Nie, oczywiście. Są stworzone z tekstury chmur. Nie wiemy się. Ale ja popieram. Dokładnie tak jest. Gdzie w GG masz tekstury chmur? No, jak masz, zaraz wracam. Zdjęcie i chmur i generuje ci z tego kutasa? Czy sieci neuronowe są masz takie potężne? Dobra. Pierwsza fala za nami.
że dajesz do sieci neuronowej zdjęcie kur, a on ci robi zdjęcie kurasa, co? Ja nie wiem, o czym tu się rozmawia, naprawdę. Taki chrześcijański stream. Ale po cholerę robisz te terytoria, to już nie lepiej, po prostu nie wiem. Czekaj. Nie, czekaj, ja ci powiem, co możesz jeszcze zrobić. No wymyśl mi coś. Oskareczku, mój kochany słodziut. Jestem hetero. Możesz zrobić jakiś wyścig w Sanfiero? Wyścig w Sanfiero? Nie wymożna! Tu wciąż są gwiazdki za wtargnięcie? Tak, ale nie ma barier. No ale są gwiazdki. Ja na twoim miejscu bym już nakurwiał następną misję. Nie da się. Nie wolno. Czemu? No bo czyli maksymalnie jedna misja. Okej. Inaczej to by nie miało sensu. Tak trochę lamersko. Pamiętam jak raz jakiś idiota z kątem, który miał kilka dni, w połowie rundy wstawił save'a 100%, no fajnie. Tak z dupy tak, zupełnie. Może zrobić jakieś wyścigi, to w sumie tyle. Ej, czemu masz tam aż tyle tych health boostów, tam bonusów, znałeś wał? Tego tam nie było. Tyle się pojawia przy wojnach gangów. A przy wojnie, dobra, plus, nic nie mówiłem. Zapomniałem, że są wojny gangów. No właśnie na nie patrzysz! Słabe tak, państwo, tak, ale no, wyłącznie gangą. Zapomniałem, że to dlatego. Więc tak, jaka jest finalna ocena mojego bałwanka? 2 na 10. Z grzeczności! Ja tam wolałbym raczej 21 na 37, ale... Może być nawet 21 na 37, 21 na godzina. No właśnie, jest ale dopiero po 18 jest, jakoś. Ja 13 na 37. Znaczy ten... Ta konferencja na Discordzie jest wyjątkowo wcześnie. To prawda! O, jaki masz boosta teraz? Co dostałeś? Ale że co? Chyba przecież nie miałeś ten w lewym górnym rogu ten, że ci się chyba kondycja zwiększyła. Nie! Skill w broni. Skąd wiesz? Aż tak dobrze umiesz japoński? Tak. Ło. Co z tego, że ja dopiero jestem w połowie A1 XD? Połowa A1. Jeśli jesteś w połowie A1, to ja nawet w 1/4 XD. O nie. Skarczyk będzie tłumaczył animce w przyszłości. Taka będzie jego kariera zawodowa. XD! Mateczko, ty też powinieneś. Tak! Jedno anime już masz. A nie! Były takie ładne postacie, to by się czym innym zajmował. Nie jestem pewien, czy ty jesteś ładną postacią, ale o, masz... O, ale masz jedno anime na moim serwerze i... Tak. I do tego jeszcze horrible subs. Znaczy, szkoda, że tylko 480p, ale jakoś to do przeżycia jest. No, każdy od czegoś zaczynał. A hasło na to mi nie podałeś. Okoń. Bo nie prosiłeś. A to proszę serdecznie. Może prosić. Dobrze, już ci daję poczekaj. Ja rozumiem, że lotne jest ładne. Masz konta, czy nie masz konta, nie wiem. Prosisz o konto, podaj hasło. Dobra, czy ja mam już max skilla w tym? O Boże, to się dowiem. Chociaż nie, czekaj, czy to są bronie? A nie pamiętam nawet, które to są bronie. Ja rozumiem, że lotte jest ładna, ale nie chcę tylko na nią patrzeć cały czas. Dobra. Czas zapisać grę. Kluczem publicznym, a kluczem upublicznionym. To jest duża różnica. Zdecydowanie. Wykaż. Uzasadnij. No. Jak jest klucz publiczny, to cię nie skakują, a jak jest klucz upubliczniony, to cię mogą skakować. Dobra, czas na kolejnego save'a. Znaczy inaczej, mateczka, bo to Morele też tak uważało. Tak, dokładnie. Nie, PlayStation też tak, że Sony też... No. Sony? Sony. Tak, Sony. Sony, dokładnie. Fazazji Azuzu. I małe kijskie rodziny. Au! Dobrze, zaraz dostaniesz swoje nowe hasło. Dziękuję, Sara.
Czy w trakcie wyścigu ma się gwiazdki? Tak. O, cudownie. No. No dobrze. Dawno nie jeździłem na czterech gwiazdkach, więc to będzie śmieszne. O, panie. Ten Beryl to potrafi driftować. Co za auto jest, admiral? Co? Co to za auto jest, admiral? Admiral. A, to nie... A też angielski mam. Kurde! Au! Au, drzewo! Au! Au, słod! Drugie słod! Au! Oh, no. Dawać mi tę ciężarówkę! O, ciężarówka. Kurde, no. Patrz! O mój Boże, czy to już jest... Godrock! Godrock! Dobra, tam masz do jasnej cholery! Teraz będziesz driftował bez niczego. Sru! Jedziemy! Bierz ten motocykl! Szybko, szybko, szybko! A ja nie lubię szybko, ja lubię wolno. Chuj mnie to! Gdzie są wyścigi w San Fierro, bo w sumie zapomniałem? Jaki ładna nazwa... Zadałem pytanie! Które wyścigi są dostępne? Spytałem, gdzie są wyścigi w San Fierro, bo zapomniałem. No, koło Paint Spray. Koło Paint Spraya. Koło twojej kryjówki. W sensie ten Wong Cars? Tak, koło Wong Cars, koło Paint Spray, koło twojej kryjówki. Dobra. Czy są jakieś wyścigi odblokowywane przez misję? Nie. Tylko w Los Santos. Świetnie. Hello, Blura. Hello, Blura. How is your English? No, siema, siema. Hello. I'm streaming right now. What's up? Stoję i se czekam na komunikat dostępny. Bo rano jakiś... Please speak English. This is an English stream. Rano jakiś tir się wpierdzieli pod pociąg. Dzisiaj one się naprawiają. Teraz naprawiają jeszcze niby. Gdzie jest Andreas? O matko, to... Au! Red. Oh no! Red. Czy na stole jest Agile, ktoś się nazywa? What? Mataczko na liderów? Jak to jest? Tak. Look for it and you'll find it. Kurde, Nightrider! Nie krzyczy na pociągi, na te ciarówki. Ciarówki są twoimi przyjaciółmi. Ja mam bardzo podobną ciężarówkę w American Truck Simulator. I wciąż. Nie. Znaczy w sumie Light Runner w trójce bardziej przypomina to, co mam w ATS-ie. Mogę wziąć taksę. A co ja, żul? To tam właśnie nie stać. Żule biorą Ubera. Ale w żule w taksi. Te znam! Okej! Okay. Wow! Co za rebel! No oczywiście! Idź na te lekcje latania. To jest za wcześnie! Nie odblokowane! To inaczej! To jeśli nie lekcje latania, to byś ukradni tego. Inaczej mówiąc, mam skończyć w samolocie, tak? No. Dobra. Czy są już samoloty na tym... O Boże. Go. To będzie złe. To będzie bardzo złe. Boże, to będzie przeokrutnie złe. O mój Boże, Mario Kart?
Tak! Mario Kart. Kurde, zapomniałem muzyczki z Mario Kart 64. A nie, poczekaj, to nie to. To nie to. Ja mogę po prostu zapuścić muzykę. Z Mario Kart 64, bo to jedyne Mario, które grałem. Z której trasy? Z jakiej zna? Z Rainbow Road, bo to wszyscy znają. Tak, na przykład. Ciach. Mam nadzieję, że będzie w dobrej głośności. Jeśli tyle może. O matko, ile tu jest random plików. Będzie co przeglądać zimne, wieczorne, wieczorne. Zimne, wieczorne, wieczorne. Tak, to poradne wieczorne. Tak. To poradne wieczorne. Fuck! Wiesz, kiedy gminia na tym chujowi? Kiedy spierdala w go-karty, nie mogę ci do kogoś. Ty, w ogóle ty sponsor policjantów unikalą kwestii jakiejś tego karty. No, było coś takiego. No. W ogóle dużo jest unikalnych pojazdów, które tylko mówi jak policjant, jak inny. To jest dużo latarny. Tak, bo to jest Rainbow Road w końcu! Aaaa! Gdzie tu jest? Bazylika. Bazylika! Fajnie, by tak się staro zrobiło, tak? Tak. Wow, jakie drifty! Wow, Felix te filmy! Wow, kurde, masz! Ten radiowóz tym razem działa. Au! Masz ten to co? Felix te filmy. A gdzie? U ciebie! Co? W sekcji books. A, tak! Books. Okej, okay, nie mam jednego koła. Jestem kokartem, właśnie straciłem koło. Co to jest? Running. Co to jest? Nie! Co nie? O nie! To się źle skończyło! Och, please, no! Nigdy chyba nie... Okej! To dla Jupiter. Aaaa! W lewo! To jest meta? Tak, to jest meta! 2.27! Screenshot! A nie, nie mam Steama włączonego. Boże drogi, co to jest? Co to jest za końcówka? 2.27! Tak! Dobra, wystarczy tej muzyki. Ale... O. Czy na tym lotnisku, co się kupuje, są samoloty jakieś? Nie mam pojęcia. No i ja nie ciebie pytam tak naprawdę. Panie Redzie, Windows mi wygenerowało miniaturkę z... Mateczka, zadałem ci pytanie! Jakie? Czy na tym lotnisku, co się je kupuje, to są jakieś samoloty teraz? Odblokują się pewnie dopiero jak je kupisz. Damn it! Czy są jakieś teraz? Jakiekolwiek? Tak, bo Windows zrobi mi... Kurwa, mateczka! Co? Tu stoją tam jakieś samoloty. Chyba Andromada jest. Może. Świetnie! Bierzemy! Chyba może być tam Andromada. To jest absolutnie najgorszy samolot, jaki można uciekać przed policją, ale bierzemy! Ale Edżek, spokojnie, dolecisz tą Andromadą do tego drugiego lotniska. Dobra, Red, ale ja muszę... Mam robić międzylądowanie w San Fierro! Au! 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 Wyleciał! A! Już nie żyjesz. Stój! Stój! Dziękuję! Au! Oczywiście nie mam już jednego koła, ale kto by się tym przejął? Co to? Ten czerwony był naprawdę suspicious. Ja się zastanawiam, jak to się dzieje, że ty tak tracisz koła ciągle. Strzelają. Po prostu ciągle strzelają. Ale nie wiem, jakoś nigdy nie miałem z tym problemu, zawsze miałem cztery.
czasami lekko zderyzelowane i nie wiem, jedna oś... No ale... Nie no, jak masz cztery gwiazdki, to oni dobrze strzelają w miarę. Tak. To już bywało, że miałem sześć. A sześć to... Gdzie ja właściwie jadę? Tu. Zaraz. Myślałem, że ten marker zaznaczy. Po co?! Nie wiem. Zastanawiam się, czy nie zestrzelić tego... tego auta. Niech jedzie za tobą, będzie więcej zabawy. Tak, będzie więcej zabawy. O nie! A nie, w sumie to nie ma znaczenia. No tak, ale zrobił. To nie ma jakiegoś helikoptera? Jest! A nie jest! Czy te wieżyczki są aktywne? Nie w samochodzie. Zależy, czy podjedziesz odpowiednio. No ale jak wsiądę do hydry, która tam stoi. Tak. Kurde. Niedobrze! Chciałem! To weź czołg. Dlaczego mam takie dziwne wrażenie, że ja to zlamię? Okej, czy tu coś stoi? Stoją hydry! I wszystko. Zajebiście! Bierzemy hydrę. Okej. Kurwa, po co oni to odblokowali? Jak się to przełączało? Dobra. JLIK, dobra, czyli to będzie I. Red, czy ja mogę w końcu zadać pytanie? No. Teraz tak. Bo mi się zrobiła punkta, jak ściągnąłem mateczkę do litery i się zastanawiam, z którego livestreama to jest? Nie wiem. Nie wiem. Muszę się przekonać na własne to tak. Było user contributor. Aha. User contributor. Ja co wiem, że to jest jedyny oszukany Holidle Subs, tak? Nie jest oszukany Holidle Subs, to jest legitne. Oczywiście, przecież oni o tym wiedzą. Jak wejdziesz na stronę Holidle Subs, to tam będzie o tym informacja. Tak. Nie, nie będzie. Sprawdzałeś? Tak. Okej. Okay. Tak, pozgadajcie jakie hardkorze, tak lata. No panie! W końcu... Ale latasz... Była barrel roll. Barrel roll to było w lewo, czy zrobić pętelkę? Tak. W lewo. Kurde. W lewo? Kurde, wyżej to troszkę. To muszę się trochę wzbić. To było press Z or L twice. What? A, to było z tego livestreama, jak rozwalałem karton po soku i nie wiem. A potem wbił się plura. Nie, ja bardziej zapamiętałem tego livestreama po tym, że śpiewałeś o Lidlu. I papier trzywarstwowy. Tak, to jest, dokładnie, trzywarstwowy był. To jest najważniejszy element. Dobra. A teraz baw się w gangi... Co? Dobra. O kurde. Ja wybiegam tylko tu! Tak była, to jest tak właśnie było. Dokładnie. Co on napisał, bo ja jestem zbyt w akcji. Wczułeś się w Speed at Vice City i zmieniłeś na japoński. Tak! Tak było! Dobra, trzeba zdobyć oczywiście pieniążki. I dopiero teraz można wejść do klejówki. Ale Red, słuchaj, co to jest Katekse? To jest Alicat. Alicat? Aha, okej. Okay. Dobra, save. No trzymaj się. No tak. Mówię, podkazać jak w miejscu wielakier, oni się nie pokapują. W hydrze. Lepiej być przezorny, a nie ubezpieczony. Dobra. Czy jak to też przy sobie brzmiało? Czy teraz reklamę PZU, czy ja? Reklamę PZU? Gdzie? Po chuj ty to robisz? Co? Tam obok była dziura. Oj, cicho!
O nie, panie władze, ja nic nie zrobiłem. Dzień dobry, Sony. Dzień dobry. Właśnie streamuje się Andreas. Proszę przywitać się milionom słuchaczy. Tak. Zainicjowałem wojnę gangów, nawet nie wiem kiedy. Mateczka do liderów. No matka. Znaczy wiesz, ja dziękuję za to, że są robione high quality memy z moją postacią. Mi nie dziękuj. Tylko kosztuje. Oglądają trzy osoby, w tym ja. Tak. Nie, z tobą to cztery. I była. Czy jak dalej będę przeglądał ten stream, to zobaczę 500 memów z moją osobą? Nie wiem. Może! Zależy! Zostańcie z nami! Pchnąć w ten... Tum, 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 tum. Była tu gdzieś w pobliżu jakaś gwiazdka. Na pewno była. Witamy po przerwie. Oskarżyk zarzuć stagę silą jarzi. Tak, jest tu gwiazdka. Tylko gdzie? Daj mi sterowanie, to ci pojadę po nią. Panie! Ty mi ze wszystko zepsujesz. Daj kontroler, ty masz na co dzień. O, zniknęła mi gwiazdka, świetnie. A już nie. A nie, jednak tak. Później jest śmieszne. O, znowu ci wzrosły te. Tak! Jak dobiję do Hitmana, to wtedy po prostu chyba zmieniam broń. A oczywiście, jeśli będę się zbliżać do końca czasu, a ja o tym nie... Ja tego nie zauważę, to proszę mi dać znać. Zacznij koniec czasu. Jak będzie, minął 2,5 godziny od momentu, w którym zapostowałem. A. Wiedział, kiedy jest. Au! Dobra, w imieniu Polski Podziemnej skazuję cię na śmierć za stronę ojczyzny. Tak. Szykuję, ukradł ci twoje włosy. Ukradł mi włosy! To ci ukradł. Kurwa, Bluraf, przestań krzyczeć o swoim życiu i weźcie w nie ma Blurafa. A, ale on spami. Kurwa! Au, o nie, au! Tak, entertaining. As always. Czy ja już napiłem Hitmana? Tak. Dobra, to teraz trzeba zmienić broń. Czym się objawia Hitman w M4? No, że możesz chodzić i strzelać. A. To jeszcze nie mogę. Dobra, uciekamy przed policją. Że ci tam czwórka zrobi kawa. Była, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Tu naprawdę nie było gwiazdki! Nie, tu nie ma gwiazdki. Och, are you serious? Bullshit. Tak. Przepraszam bardzo. Nie, tu gwiazdka jest. Red, brakuje jednej bardzo ważnej rzeczy. No, to i godności. Gdzie jest Tabakochi z serwera... RTH. Na folderze RTH. Za stare pro. Ale nie u ciebie też powinno być. Nie mam potrzeby mirrorowania, Jezu. Znaczy, wiesz, mateczka. Przede wszystkim to brakuje twojej godności. Ale reszta się jakoś znajdzie. Tak, jak nie ma mojej godności? Już jeden mem u mnie jest co najmniej. Powiedzmy. No. Ale widzę, że to jest Vice City gra fajna, polecam XXX odkrycia 9PL skryciarze.pl. A wiesz, czy to się różni od zwykłego Vice City? Absolutnie niczym. Oj, różni się! Jest Oscar? Nie! Czekaj, czym się różni, bo ja też nie wiem. Przecież ja to przy tobie robiłem! Dawajasz tam twoją prośbę, co ma być zmodowane. A co ty tam modowałeś, kurwa? Oj, jedna bardzo ważna rzecz. Nie pamiętam. Nie ma hot coffee w Vice City. A
to Vice City, dobra. Czy to jest ta wersja, która ma ekran z San Andreas? Tak! Aha. Ale nie, czekaj, ile to waży? Gigabyte. Ha, czyli to jest gra. Czyli to jest gra, to skończy 2018. Ten uczuć, kiedy przepsiła, stoi w kolejce i widzi prawa doktora z działu. Dobrze, że nie doktora Hu. A mogłaby, a mogłaby. Też oglądała, tak. Czego ta twoja przepsiła nie robiła? Oskareczek, proszę się wrócić na tory. Ty zrobiłeś źle. Wiesz, to tobie źle? O Boże, ktoś atakuje moją dzielnicę. Twoje śmieci. Ale Oskarczyk, są ważniejsze rzeczy. Tam było przejście nad torami. Czy ty go kiedyś użyłeś? Nie! Nie. To nie najmniej szafora. Zaraz! O, ale mnie swe... Dziękujemy za te informacje. Teraz będę mógł spać spokojnie. Tak. Dobra. Wolniej się nie da! Da się, można chodzić. No, w sumie racja, można chodzić. Mardyczko, ty się już tylko turlasz. O, jest ten robot. I pierwszy asen. Jurum. Moje podkłady do myszki już zebrałem ładną kubkę mojej martwej skóry. Również dziękujemy za tę cenną informację. Rec, co sądzisz o tym, żeby zrobić katalogi i pliki innymi kolorami? Można od biedy. Bo tak by się myli. Ja wiem, że to jest po prawej stronie napisane, ale mój wzrok tak daleko nie sięga. Siedziałem na tym. Kup lepsze okulary. Może zrobię. Dziękuję za feedback. Za ten. Gdzie są balasi? No w końcu tu są balasi. Raz. Dziękuję za uwzględnienie feedbacku. Dwa. Kurwa, trzy. Kolonę w ogóle kapcia. Jakie kapcza? Gdzie kapcza? Chcę ściągnąć nowe Lego za darmo na Humble Bumble i kurwa jakieś pierdolone kapcie mi wyskakują. No? Komikuj, ściągnij i będzie po problemie. Tak. Trzeba być legalnie. Ale coś legalnie. Co, komikuj nie jest legalne? Przecież płacisz za transfer. No, panie. A odwierdzi mi płaci za transfer. Nie płacę za transfer. Słuchaj, ile ty masz transferu teraz? No to 3 giga jeszcze? Okej. Okay. Też nie, trochę mniej. Może jeszcze teraz 2,5. Nikuj go nienawidzi. Zobacz jak. Nie reguluj monitora. Nie dość, że mam 2,5 giga transferu, to jeszcze nie swojego. Czy da się strzelać przez to? Oczywiście, że nie. No, ten płot jest z tytanu. No chcesz ode mnie go. Dobra, katana, jedziemy. Ty, ta katana jest jakkolwiek skuteczna w tej grze. Wow, oczywiście. Nie to co w Vice City. Wow! Nie to co w prawdziwym życiu. Oskareczek, ty źle to robisz. Ty powinieneś to robić tak jak tam. Nie ma Juszki, tylko... Jak się nazywa ten trap ze Steam Gate'a? Luka. Luka? Nie. Oczywiście, że Luka! Ze Steam Gate'a. No tak! Okej? Okay. To tamta. Luka? Bo Luka. No. Ale to jest przez L. Tak. Czy ukradłeś jakiegoś Vortexa z garażu? Jakiego kurde Vortexa? Tego, którego przymalował. Nie widziałem żadnego Vortexa. O mój Boże, 5 osób. Łopanie, to już można zakładać do lejty. Ogólnie ja proszę wszystkich o donate do mnie, ja potem przekażę kareczką. Tylko, że prowizję dużo weźmie. Tam jest już prowizja. Od kiedy ty masz... A ty w ogóle masz jakieś konto donate'owe? Co? Ty w ogóle masz jakieś konto donate'owe?
nie wiem, możesz na PayPala mi robić donate. To może tak gotówki. Bikiem. Gotówka, ale opodatkuję spokojnie. Cóż, wyższy poziom żebractwa. O mój Boże, 6 osób. Ja dla osoby, która doszła, powtórzę, że ja bardzo przekażę Oskareczkowi. A tak, w ogóle to jeśli coś ciekawego jest napisane na czacie, to mówcie mi. Bo mi się nie chce patrzeć na ten czat. Ja może przeczytam czat. O mój Boże. O, Agniesia weszła. O, dzień dobry. O, panie, co? O Jezu. Oskareczek się zaczął. Dobra. O, to auto planuje przejść w tym przejściem. Ono chyba nie ma pierwszeństwa. Oj tam! To nieważne! Ja oczywiście kibicuję z całego serca. Może kiedyś się uda. Lepiej wsiądź do tego auta, to może wtedy się uda. Nie, ja poczekam. A, on w ogóle ma skręcone koło w prawo. Jezu. Dobra, to a propos czatu. Buła, weź dodaj. Varios Los Aztecas do GTA-sa. Jest to wykonalne, dwukropek V. Ale nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Przecież oni są domyślnie. Weź Uzi zmaksymalizuj, bo nie. Jest takie gangsta ogierze aż JP. Mnie zastanawia, co zrobiłeś z moim Vortexem. Thinking. Kurwa, w końcu ta lego ściągnęła. Jezus. Jest. Będzie powtórka z live? Zawsze są powtórki. Wow. Ale czy publiczne? Tak. Ja już się boję. Czy ja ci dałem zgodę na ten, na udostępnienie mojego wizerunku? Tak! Tak, to nie wydaje go. Czy oni kiedyś przejdą tutaj? Uważaj, nie. Bo to auto, które chce wjechać, to zaraz wrzuci wsteczny. Wiesz co, mi się bardziej wydaje, że ono prędzej wybuchnie. Aktywacja powiodła się, LEGO Lord of the Rings. To zaraz Lord of the Rings? Tak, jest za darmo na Humble Bundle, musisz. O ja pierdzielę, ja myślałem, że ty wciągle o Hobbicie mówisz. Nie! Dobra, sniperka, bo ile można? To wy macie z tymi grami z LEGO. No bo to są za darmo. Poza tym. No, za darmo są. Ludzie dobre ratingi mają dla Metacritica. Gdzie są ci ludzie? O! Ej, on mnie zrzucił, przepani! Miałeś przejść tym przejściem. Zaraz, najpierw muszę kibicować temu autu. A ty możesz przejść obok. Nie! Będzie lajka boss. O, znowu sobie zwiększyłeś skilla. Ty wiesz co? Wydaje mi się, że to może być komunikat o głodzie. Ale wiesz co? Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Nie wiem. Dokładnie. Nie wiem. Dobra. Pyk. Dziękuję. Oczywiście nie ruszamy się za daleko. Ja wciąż kibicuję temu gościowi całym serduszkiem. Tak, żeby nie zdespawnować tego auta. Tak, to ja właśnie tutaj będę podmieniać następną silnicę obok. Po chińsku? No, czemu nie? Po japońsku. Ale powiedział po chińsku i się nie zna. Panie, proszę... Ja przepraszam bardzo serdecznie, ale Oskaraczek nie jest osobą, która uczyłaby się jakiegoś mandaryńskiego albo innego chińskiego. Rec? Mam znajomą, która się uczyła chińskiego. Uj mnie to obchodzi, mówię o tobie w tej chwili. I powiem... No mów. Kurde, znowu będę mógł się używać snajperki. Res, czy dodasz sortowanie wedle daty? Sortowanie według daty? Mm-hmm. A ty nie za dużo chcesz, bo dostajesz hasło do tego serwera i od razu kurde. Pliki to w innym kolorze bym chciał, sortowanie według daty? Może jeszcze chciałbyś, żeby w zależności od pory roku się wyświetlało w innych kolorkach? Tak, lotne w innych kolorkach, na każdą porę roku. No tak, jak masz 401, to raz może być bardziej wkurwiona na ciebie, że próbujesz wpisać złe hasło, a innym razem mniej. To jest... To ile tam jest obrazków z błędem? Jeden. Aha! To jest na 5 stron, jest na 401, jest na 404, 403,
Chyba na 500 nie ma. Jest na 400 jeszcze na pewno. Który to był błąd 400? Internal server error? Chyba. Bo 500 to jest 500, internal. Nie. 500 to jest bug gateway. To nie! 500 to jest internal server error! To w takim razie 400 to jest bug gateway? Poczekaj, Paweł, który to jest? 400 to jest... 4 to są błędy klienckie, to jest bug request. Bug request, dobra. A w takim razie, który to jest bug gateway? 501? Chyba. 3 to jest nieautor... to jest forbidden. 403. No. Mówię właśnie. 501 albo 503, nie pamiętam. Chyba 501. Mogę wywalić sesję. Zobaczymy. 502 albo 501. Belgia to a 501? O! To jest druga wojewódzka. I mamy Hitmana chyba. Czy to jest Hitman? Tak, Hitman 2 wyszedł niedawno. Tak, to jest Hitman, dobra. Zmieniamy na Oszoguda. Mam nadzieję, że... A! Szogun na maksie jest podwójny. Tak? Tak. Tak, Sawno Pszoka jest podwójny. Zaraz. Buła. Co oni mogą tu przyjść? Dzień dobry. Tak, Buła. Też oglądamy Wadima Ema. Teraz nie zdespawnować tego. Oskarżyk, popchnij to auto. Nie mogę. To jest wbrew konwencji genewskiej. Dlaczego? Bo tak. Uważaj, bo ono zaraz zniknie. A nie, wszystko pod kontrolą. O! No w końcu ten przyszedł tutaj. 7 osób. No. 7 aż? Boże! Boże, ludziom się naprawdę nudzi w życiu. No. Ale co 4? Znaczy, biorąc pod uwagę, że jesteśmy liczeni jako jedna osoba, to jest aż 8 osób. Dobry Boże! No. Ale ty wiesz, że można strzelać do auta, żeby wbić szybciej. Dalej nie przedstawiłeś wszystkich osób. A tak, dokładnie. Ale że... co, że jak? No, przedstaw wszystkich ten, użytkowników w streamie, gości. Na głosowym. Gości, dokładnie. Więc tak, dzień dobry, ja się nazywam Ostareczek, miło mi. Człowiek, który właśnie przed chwilą coś powiedział, to jest Rec. No ja. Tak. Niech on... au! Oprócz... To jest naprawdę zła osoba. Kogo mamy jeszcze? Mamy Mateczkę. Jakiś dzień dobry? Mateczka! Dzień dobry. Dziękuję. Totalnie leniwy. Ja go nie znam, słuchaj. Mateczka, totalnie leniwy. A przedstaw się jakoś bardziej, tak wiesz. Elaborate. Elaborate. Yes, I am lazy. Może inaczej, angielski na poziomie B1 czy B2? B2. Tu B się mówi. Whoosh. Yes, I am also a sheep, as far as... Oh, beep, I'm a sheep, pass it, beep, I'm a sheep. Yeah, exactly. Tak! To było miał, I'm a cow. Tak. Shut up. Dlaczego tu jest radiowóz? Dobra, czy możemy kontynuować z przedstawianiem, bo tutaj mamy jeszcze przynajmniej te dwie osoby. Mamy PF Kota na przykład. Witam Państwa w studiu przed telewizorami. Sław papiasz. Bardzo mi się podoba, że ten gościu mi pomaga, mimo że go o to nie prosiłem. Co niego mieliśmy przed chwilą, ale on już wyszedł. O, dzień dobry, Bluraf! Cześć, Bluraf, godziący pociągi. Jakby ktoś nie wiedział, Bluraf jest naszym ekspertem od... Języka angielskiego. Tak, dokładnie. Zaraz, czy gościu, który tu wprowadził...
Nie, co on zrobił? Wyszedł. Auto. Kapitulował. Blurach to ujęcie, które teraz pokazujesz na kamerce. To jest tak, tak, tak jak na wyboku, ktoś pokazuje zegarek na ręce i samochód. Nie, to jest niewinien, absolutnie. I ten, i że tyle się dorobił w życiu. Tam, i tam jakiś samochód sprzed 20 lat i zegarek z mobilu. Nie, Blurach to jeszcze lepiej, bo on nie dość, że pokazuje rękę bez zegarka. Kurde! Tak, że dorobił je pan. No. Złodziej. Co on robi? Czy on wyciąga laptopa? Proszę Państwa, tak, to jest ThinkPad T430. Z procesorem Intel Core i5 drugiej generacji. Musiałeś. Procesor Core. No. To nie, procesor i5! Obrazie. Już z nami nie ma. Procesor Intel. Nie, mówi się procesor i5. O, auto się zdespawnowało, no trudno. I tak już kierowcy tam dawno nie było, więc... Pisujcie miasta! Los Santos. Dobry wieczór. Witam na chrześcijańskim streamie z Andreas. Prosimy przywitać się z telewizami. Tak. Słuchacie 6 osób. To jest poważny stream. Na serwisie... I o YouTube. Prawie się na YouTube. Na YouTube. Ale rozumiem, że user feedback, który ci podałem, zostanie wzięty do serduszka, tak? Tak. Czy go wziąłem do serduszka? Okej. Okay. Ale gdzie? Do jakiej części serduszka? Znaczy, do tej samej części serduszka, do której sobie biorę. Jak ktoś mi wrzuca issues na wykopie. Nie na wykopie, tylko na YouTube. Boże. Dokładnie. To wiesz. Na początku wiosny, tak jakoś w kwietniu, może to był maj. Dobra, tym szogunem się nie da strzelać. Ktoś mi zrobił jakiś issue, do dzisiaj go nie ten. Do dzisiaj go nie rozwiązałem. Ostatnio mi nawet o tym przypomniał. Że ja biorę bardzo poważnie tematy, jeśli mam coś zrobić. Jas. Niech ktoś tu przyjdzie. Czy ktoś tu przychodzi? Załóżmy podcast. Będziemy mieli całe 0 słuchaczy. Jestem bardzo z tym komfortowy. Ale podcast musiał być też po angielsku, żeby ludzie... O co? Właśnie o to chodzi, żeby nie było! Poprosimy Blurafa, żeby tłumaczył. Znaczy, ja bym nawet zrobił podcast po angielsku z Blurafem. Co więcej, nadawałbym go jako cotygodniową transmisję w moim radiu. Radio Gaga. Kurisu Radio. Kigen Radio. Tak, Kurisu Kigen Radio. Gdzie są... Jak się nazywało tamto radio w kiepskich? Kadeste! No, ale serio pytam. Nie pamiętam radia w... O matko. W kiepskich. One, two, three, RFM. Tak. Ach! Dlaczego cena jest zeszła? To i w to... Łapanie! Dobra, wystarczy. Nie. Dobra? This was meant to be something more than an internet radio, but that's what was left of it. Enjoy, I guess. Znaczy wiesz, to chodziło o to, że to miał być stream z choinką. Tak. Daj mojego powalka! Nie. Dobra, gdzie tu są ludzie? Teraz powiedziałem o streamie, już go wyłączył. Jak to wyłączył? Czekaj, czy tylko mi się Firefox pierdoli. Znaczy możliwe, że się wysrał. A nie działa. Dobrze. Dzień dobry pan. Dzień dobry pan. Pan ballast numer 1, pan ballast numer 2. Gdzie jest pan ballast numer 3? Czy to jest drive-thru? Tak, to jest drive-thru. To jest to słynne drive-thru. Znaczy inaczej, to było
To prawie jak w misji drive-by, tylko że odwrotnie. Tak, dokładnie. I ty nie masz samochodu. Nie potrzebujesz samochodu, żeby zrobić drive. Możesz przejechać na koniu. Jezu na koni. Zawsze chciałem zrobić drive na rowerze. Jezu, tak! Tak! W żłobie leży, wisła cierzy, piętra kino kojeży. Chodź pan kartą czy kartą? Mastercard, your choice. Góra, czemu... O, fat mi się zmniejszył. Chyba. Udaję, że go stać. Zaraz, zmniejszył mi się fat, czy co mi się zmniejszyło? NTFS. O, ty śmieszku! Do poziomu mateczki prawie. BTRFS. To był żart niskiego poziomu. Tak, kurwa, jakie drogie. Niskopoziomowe żarty? Tak! Niskopoziomowe żarty. Ej, te cztery trochę. Nisko poziomem do sprzętu. Okej. Okay. Mateczkę, ty podobno robisz wolno, to co, ty tego BTRFS-a użyłemu? I teraz mogę narysować krzywą tego Joe'ka, że on dosłownie ominęła matycznego. Tak, dokładnie. Dobra. Ile masz, kurczę, zdjęć swoją osobą? Ile mam zdjęć swoją osobą? Myślę, tak. Że więcej niż jedno. I to mnie niepokoi. Więcej niż jedno zdjęcie, to? Mateczka. Ładna ta postać. Jaka postać? No, która została nazwana... Kurisu Kiget Radio. No bo to jest Kurisu! Oskarżek spaliłeś, miałeś go zapytać jak się... Przepraszam. Dobra, to Mateczka, jak się nazywa ta postać? Jest napisane na stronie. No, jest tam pełne imię i nazwisko? Tak, jest pełne imię i nazwisko, nawet jest link, który nie działa. A już działa. Nie działał sekundę temu, już działa. No napraw internet! Tak. Są dwie wymowy, Kurisu Makisa albo Makise Kurisu. Kurwa, masz mateczka! To tak jakbym powiedział Mister Mateczko albo Mateczko Mister. Nie wiem jak na imię i nazwisko, to nie powiem. Tak. Tak, ale to... Tak. Czekaj, bo mi się mózg uruchomił. Co? Mam pytanie, kiedy ja ostatnio save'dołem? Nie wiem, dawno temu. Powiedział Mateczko do swojego uruchamiającego się. Musisz przydać ostatniego save. Ej, Oskaryczek. Słucham. Czy to by właśnie wypierdoliło ten? Tak! Co się stało? Ile czasu straciłeś? Chuj. Czemu to kiedy teraz Andreas się tak... Blura, dyskiem 2 nie są takie skomplikowane. A już na pewno nie czytaj postów z 2014 roku. Okej, z dobrych wieści... nie muszę robić drugi raz Mario Karta. Szkoda, to było dobre. Ej, a weźmy sobie skołujmy po emulatorze SNES-a i zagrajmy sobie w Mario Karta. SNES 9X, Kaileta? Cokolwiek! No bo to przez internet można. Znaczy poczekaj, SNES 9X? Jeśli będzie SNES 9X, to ja mogę nawet na Switchu odpalić. Ale czy tam jest obsługa przez internet? Raczej tak. No to ja to chcę! Tak. To kup Switcha. No właśnie. Nie mam. No zabij tego gliniarza w końcu. Kurczę, to na komputerze. Dziękuję. Ile można było czekać? Dobra. O mój Boże, 4 osoby, ktoś doszedł. Ktoś doszedł. Ktoś ma taka seksu.
O matka, no to chyba wygląda na to, że na Sylwestra oglądamy Steins Gate, a nie Elbua. Elbua! Steins Gate to możesz sobie we własnym zakresie. No dobrze, niech będzie Elbua. A to tylko dlatego, że taki ładny feedback ci dałem na stronę. Chuj ma do tego free feedback! Dokładnie! Bo na tej stronie jest Lotte. Dobrze. Na tej stronie jest też Steins Gate. No ja na tej stronie jest wiele rzeczy. Myślę, że jakbyście się bardzo przypatrzyli, to będziecie jakiś porno znaleźli. Znaczy to musiałbym po nocach też, żeby nie... Po nocach. Tak. Uwaga! Mateczka, ważna porada życiowa. Twoja mama nie patrzy nawet w dzień. Twoja mama nie istnieje. Nie no, w sumie jak wpiszesz w pasek adresu twoja.mama, no to wyskoczy, że nie znaleziono takiej strony. Albo jeszcze lepiej, twój.tata. Tak! Śmiałbym się, jakby dodali te LD tata. Dosłownie bym wtedy zarejestrował tą domenę i nie podpiął serwera. Tak żeby było, twój tata nie odpowiada. Blura, bo ty chujową aplikację ściągnąłeś, ściągnij kupony Lite i tam są aktualne kupony. Mateczka, biorąc pod uwagę ile oszczędzasz... Właśnie kupony Lite ściągnął. Co? Właśnie na kuponach Lite ja... Nie działają? Co to skandal? Mateczka, brawo dla kierowcy tego ambulansu! Tak, ten ambulans dobrze wylądował. Nie przyjmował. On dwa razy zaczepił się o to samo. To jest... Staracie, ty modów za to, że to instalowałeś. Jakie mody do jasnej cholery? Masz usunąć mody. Gra tak ładnie nie wygląda domyślnie. Przepraszam, czy ta gra wygląda według ciebie ładnie? Ja wiem, że ty nosisz okulary, ale bez przesady. Co? Ja potrafię grać 800x600 bez problemu, padnie jakiś kurde widescreenów ci się zachciało. No bo bym miał czarne paski po bokach. Nie lubię czarnych pasków po bokach. Ale nie rozumiesz, że YouTube teraz dostosowuje ekran playera do 4. Mateczko, to nie ma znaczenia, bo jest aspekt ratio zły. Poza tym, Mateczka, to nie ma znaczenia. U mnie to się wyświetla z paskami czarnymi. Nie obchodzi mnie to, jak się wyświetla u widzów. Ważne, żeby się wyświetlało. ThinkPad nie potrafi rozszerzać na cały ekran. Jesteś zjebany. Tak. Gdybym chciał streamować w 4x3, to bym sobie kupił T70. Go on. A potem będziesz narzekał, że nie masz odpowiednio dużo mocy. Nie wiem, żeby skąd robić. T70 to jest taki czołg, ale ThinkPad też. Właśnie, Rydz, bo nie wiem, czy to zrozumiałeś. Nie te 60, a te 70. A, to są te chińskie eksperymenty. Okej. No. Ale nie jestem... Nie, dobra, jest te 70. Jest te 70 i to chyba nawet z 8 generacją. A, ja też ten. Ale co? Ale jest drugi, także... A jak to oni to robią? Oni robią na zamówienie płyty kupę, czy jak? Tak. To znaczy, to jest jedna z opcji. Druga opcja to jest, że po prostu dzień dobry, chcę kupić laptopa T70 i dostajesz całego laptopa. Tylko trzeba wydać dużo szekli. Zawsze trzeba wydać dużo szekli. Mateczko, zobacz, wyobraź sobie, że jesteś takim małym Chińczykiem. Tak. Jesteś takim małym Chińczykiem. Ze zwinnymi łapkami. Tak. I miałby pożądaną technologię. Ludzie tego chcą. Czy ty im dasz tą technologię za darmo? No niestety. Niestety, ale nie mogę. Wykaż! Ale to wtedy będę popularny na cały świat i będzie jakiś industrial espionage i w ogóle. Czy inaczej, źle się wyraziłem. Niekoniecznie za darmo, bo za darmo to są cebula dwie. Za miskę ryżu. Za miskę ryżu, skręcę sobie do głowy. Też mi nie o to chodzi. Chodzi mi o... w miarę tanio. Żeby był zerowy profit margin. Tak byś zrobił. Mateczka? Co? Nie bać profity. Ty nie byłbyś dobrym przedsiębiorcą. Nie jestem. Od razu ci to mogę powiedzieć.
Nie jakiś, ale też nie byłby. Aktualnie nie jesteś w ogóle przed. Na samym spotem, że raz wydałem przez dostawę do domu KFC 80 zł, to możesz... Teczka! Tak. To nie działa w ten sposób. To był bragging. Jakie bragging? Wiesz, jak potem mnie brzuch bolał? To dla cholery tyle kupiłeś! Bo mnie nikt nie kontroluje. Tak, i nikt cię nie kocha. Rozumiem. Kurna, ile to ma? 22. W jakim systemie? Zastanów się dobrze nad odpowiedzią. A jeżeli jej nie udzielę? To wtedy uznamy, że w systemie trójkowym. Znaczy poczekaj, Mateczka, nie wiesz w jakim systemie 10? Dobra. To tak jak jest, jaka jest najlepsza dystrybucja Arch Linuxa. Banzaro. Albo ten, Adhergos, jak to tam nazywa? Brodko mu od razu. Nie Adheros, tylko Antegros. No, Antegros. Kurwa Intel. Intel. Ten. Nie, nie, czekaj, ja mam lepsze. Coaxant Audio. Co? O dobry Boże, nie wypowiadaj tej nazwy nigdy więcej. Audio, HD audio to szybka. ADHD audio chyba. Tak. Dla które kurwa nie ma sterowników nigdy. Co będzie ci kurwa sterownik? Czym taki sterownik może się zajmować? Red sterowanie. Albo jeżeli oldschoolowo, to może być nawet tfkodek.vxd. No tak, chyba idę grać w Skyrima. Na Switchu. Sam jesteś Switch, kurwa. Zamierzasz mnie opuścić? Nie jestem pewien. Jak tam w ogóle stoję z czasem? Mateczko, sprawdź. Zastanawiam się, jak bardzo mnie gaz wzywa. Panie, jeszcze nie minęło 2 godziny. No panie! Ej, weź przyjdź tym mostem, tak jak teraz, dawaj. No nie, weź przyjdź tak ten, tak na końcu. Zaraz! A weź wejdź tam na górę, Jestem hardcorem. Dokładnie. Pod Szczechą. Fascynujące. Dlaczego ten gościu spawnął się pod mostem? Czo ty... Bo uznał, że tam mu wygodniej. Tam jest autor... Nie, ja nawet nie mam komentarza dla tego, co mówi Mateczka. Ła, ale Oskar ci to zrobił. Nailed it. Przygwoździł to. Chcesz zobaczyć mój filmik? Nie. Zobaczysz mój filmik? Tum, 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 tum. Wysyłam na Discord, tum, tak. Tum, tum. 21 oceniam 13 na 10, jak w tym recenzji Final Fantasy 13 na iPad. Mateczka, ty masz chyba problemy z... Z nawiązaniami? Jakimi kurwa nawiązaniami? Chodzi mi o problemy z samooceną. Oceniasz się wyżej niż jest skala. No to faktycznie jest problem z samooceną. O mój Boże, oglądam 6 osób. 6 osób! No. A chciałoby się teraz zagrać w Puzzle Station. Żeby pokazać wspaniałe produkcje. A właśnie, spokojnie, oglądasz tylko 5 osób. O co chodzi z tym. O co chodzi z tym memem Puzzle Station, bo nie jestem w temacie. RTH Kurwa! RTH streamował na Discordzie. Okej. Okay. I też widziałem, że Tamagotchi wymaga klienta od Łuka, żeby do działania. Co? Nie wymaga. Ten screenshot. Tam... Ale to nie znaczy, że wymaga. Aha. To nie tak działa. Oszukali mnie banda złodziei. Nie, po prostu nie byłeś na... w konfie. Na fall. Guilty. No guilty. Tak, w moim filmiku są ciekawsze rzeczy. No, w końcu zainicjowałem wojnę gangów.
Okej. Okay. Run one. Ło panie, co to był za dorifto? O Jezu! Wo! O Jezu, normalnie ja się radzę ten na rowerze. Co? To jest WPM! A, o to chodzi, Boże. Tak, ten filmik. Fortuny to w ogóle jest przednio, tyldo, wszystko napędowe? Nie. Zobacz w handlingu. No ty zobacz w handlingu, ja tu strzelam. Masz dwóch murzynów z przodu i dwóch z tyłu. To jest dopiero fortuna. Weź, bo jeszcze mi zdemonetyzują to wideo. Nie, żebym używał copyrightowej muzyki. Ja myślę, że on jest już dawno zdemonetyzowany, kurna. Fortune jest... Chcę prywatyzować. Czekaj, ma napęd na... Na tył. Na co tylko zechcesz. Na co tylko... Napęd... Tak, Fortune ma napęd na tył. W zależności od modelu. Okej. Okay. Czyli muszę to liftować. Dźwignować to możesz nawet samochodem, który ma napęd na przód, tylko korowę. Dobra. Druga runda za nami. To jest najlepsze. Kopuję Armela. No. To nie trzeba w ogóle kemu. Mhm. Jeżeli to nie palisz w kasie, no to jest udane. Już jesteśmy w domu, wyjdź na tą drogę. Dziecko, nie widzisz, że działa? To teraz trzeba zrobić. Tak. O, tylko wrap. Wrap? Ktoś powiedział wrap? Winter up, winter up! Winter up! Co cię spotkało do wypora akurat takiego numeru portu? Bóg. Honor. Włoszczyzna. Kurwa, piłem! Włoszczyzna. Czy oczekiwałem jakiegoś, nie wiem, czegoś bardziej memicznego, prawdę mówiąc, nie spodziewałem się takiego pocisku. Dlaczego jedyna ogromna bite do DS-a jest Pokémon Black? Pokémon Black? To jest jedyna gra, którą ludzie potrzebują na świecie. Mateczko, ty jesteś zbytnio rasistowski. Zaraz nam stream zdemonetyzują. Ej, ale to był odwrotny rasizm. No bo on powiedział, że jedyna potrzebna gra to Pokémon Black, a nie Pokémon White. A, rację. No, ale... No niby tak, ale jednak nie do końca, bo to Ale jeśli się szkaluje białych, to nie ma znaczenia. Teraz tylko do wyskawdziłam w samym kierunku. Oskar, czy ty w ogóle lubisz być białym? Kocham być białym. Ja nie cierpię. Białe je rozy, białe je rozy. To, tam jest E przede wszystkim, a nie A. A po drugie, dlaczego? Spośród wszystkich piosenek, które istnieją na świecie, wybrałeś akurat Bieli i Rozy. Dlaczego? Bo można. No niby można, ale co to za życie? Nie utopię się. No kurwa, pływam doskonale. Ty, pływasz doskonale? To się 29 okaże. No może nie doskonale, ale... Na pewno lepiej ode mnie. Już tak już za to mnie nie dokładę. Nie no, wiesz, on się uczył pływać, a ja nie. Teraz się okaże, że ja umiem. Tego byśmy nie chcieli. Ale rec, ja przyjeżdżam 31, nie 29. A idź. Fatalne przejęzyczenie. XD. Ale mało. A też kompoczek się skracał, z czego się śmieję, bo ja też chcę. XD.JPG. Co jest? Kurde bać. W ogóle ja już chyba wszystkie te dodatki do kitku wynalazłem, bo już mi się nowe nie pojawiają. Ile masz... A, bo ty masz monitor Full HD, to pytanie nie będzie miało bez sensu. Tak.
które próbowałem sprzedać, ale przemówiliście mi do rozsądku. Objection! Dopiero do rozsądku przemówiło ci, jak RTH powiedział, że masz zwieracz zamiast mózgu. Tak, on jest dobrym, on byłby dobrym ojcem. Gdybym miał RTH jako ojca, to było ciekawe. Dobry Boże. Ja nie chcę wiedzieć, jakby się zachowywał syn RTH. Nie. Ja nie jestem gotowy na takie coś. Nie. Mogę powtórzyć cytat RTH, który tutaj już był wygłaszany? Nie. Okej. Ło kurwa, pralka się otworzyła przy wirowaniu, pierdolnęła kręcący się szlafrotem ścianę, ło kurwa. Powiedziałem nie! Zaczep się urwał, pralka nie skumało, że je otwarto. Ale mateczka, ja powiedziałem nie! A co to za śmieszny wlet? Forki forka. Proszę zatrzymać taką rodzinę śmiechu. Ile dać tam Windowsa 10.0? Dlaczego ja tam widziałem 6 w Romagi? Ja wiem, że to tłumaczenie jest wybitne. 6 C. 20 zł się należy, nie Alfa KC. A czemu on pierdoli? Przekraczamy do poprzednie pułapki. O czemu on pierdoli? Nie. Czyta po kolei cytaty z QDB. Nie, jestem paczkomat! Siedzisz młodzi, kurde, Jezu! Poziom urósł! Ja cię bardzo słabo słyszę, mateczka, ja muszę sobie dowiadać daty i dopominam, o którym mówisz. O! Mogę być dumny ze spolokatora jak Pinkpad. Więcej niż jedno zwierzę to studenci na Jubedania. W sumie zastanawiam się, dlaczego akurat to zostało dodane na QDB, skoro to jest przeklejka z wykopu. Zimne, skompiluj coś, to będzie cieplejsze. Twój powerpunk zaraz wypuchnie, poskwierczy, to tutaj cebulkę. Ja rozumiem, oddychanie jest bardzo ważną sprawą, ale bez przesady. Mogłeś tak czytać, było więcej osób. We krwi masz 1000 promieni krwi. Tak było. Będzie nad śmigiertarką brzmi RTH 3.0. Troszeczkę mniej się śmiać, trochę wyraźniej czytać, wiesz? Nie wiem, ja go rozumiem. Ja też. Że to jest kwestia tego, że ja zbyt dużo czytam. Budzik to tylko sugestia. Nie, to było słabe. Za kurwy plikiem? Jesteś samochodem? Więcej majonezu! Kiedy ja poszerzę spać ręce? Dalej nie wiem, o co mu chodziło. Kiedy ja co powiedziałeś, nie wiem, o co mu chodziło. Tak sobie jak tam z tymi dzielnicami jest? Ja znam fajne skrypy do Bimera, że ja spadł pan R.V. A nie, to nie ma znaczenia. Stronk number of admins? What? To jest skrypt, jaki skrypt? Ciała skrypt. Dobra, wracaj się na tym skrypcie. Hitler nie wiedział, aby gubił. Nie będę razem, prawda? To się na pewno dużo łatwiej, ale... Ja też tak robię, że... Kurde, to prawie było bastet. No maczysz, nie ma zapałek. Najwięcej. O, ja mam 2 gwiazdki! O, skończyła się karuzela śmiechu. Dlaczego? Czytaj dalej. Nie. To już czemu? To już nie to samo. To już nie to samo.
Jak to nie to samo? No, czytaj najnowsze. Poczytał od najnowsze chyba. Czytaj tak. Najlepsze. Najlepsze? Znaczy pik kreteszków już tak jak pik bitcoina w styczniu. Co? Co? Roses are bread, violets are brew, and red is the hypercon 2. Ten Celeron był lekko gamingowy. Ja to już żałem, Blura. Nie wiem o czym mówisz, ale nie wiem. Poczuł chuja prędkości w dupie. Ja pierd... Opis siebie w dwóch słowach, jak ja ta z lutownicą. To grubo kurwa mobilu, który nie żyje. Szkoda. Ten żyje niczym galetka. Czuję, że na głosowym są śmieszne. Że udało mi się wkręcić jak pesę w konstala. Wkłem, bo przynajmniej była do tego tam. Szczęśliwanie chyba z tej. Czas na coroczny przegląd lotówki. Nie zacznie. Dobra, the hood is yours. PF kodek stałem radą po teleekspresie. To w takim razie. Dobra, czas zakończyć tę karuzelę śmiechu, bo ile można. No. Jak by się szukać, bo argumenty ogólnie. Wydaje mi się. World of Nie, zaraz, ja w ogóle mam Hitmana? Tak, ja mam Hitmana od dawna, Jezu! Kurwa, znowu Opel, Jezu, zrobiłbyś coś o hurdzie! Nic nie da, też mi się tak wydaje. Dlaczego ja właściwie uciekam na piechotę? Bo czujesz posiąg. Gdzie jest kolejny ballas? Tu. To nie jest ballas. Stopnika, więc to się działo. Naprawdę nie ma żadnych ballasów. O, tu jest ballas. Teraz można by się zlogować, to co tu się dzieje. Nie, przekieruję po prostu. Eksperyment. Dziś mi wyjdzie osią. Na przykład nie taki mocny. Mój kosmos pali cię. Nie wiem. Co ty śpiewasz? Tutaj nie. Czemu? Ściągam pik, który był dostępny przez parę minut na serwerze Repsa. To się robiło N2, ale jakoś to będzie. Biorę, żeby wyglądał. Może nie naprawdę, czy nie wiem. Oskarczek? Słucham. Co ty tam mówisz? Mateczka! O! Idealne miejsce. Tu można kampić. Nie, on po prostu nie ma. Dobra, trzeba już... Dobra, mam Hitmana! Liczę na to, że, że ta pukaweczka jeszcze nie jest na gangsterze. Tak, ta pukaweczka nie jest na gangsterze. Ten. Interfejt. To jest kamo, nie?
Już nie ma, nie mam szuta. No tak jakbyś obalał ten film. I daj jakiekolwiek argumenty. O! Poczekaj, error login 0, to czułeś z KM-u. To 0 stopni. Widzę, że sobie się w sensie ścieżki zrobię. Au! Poczekaj, bo nie dałeś, że... O? Dlaczego 0? Poczekaj, pokaż jak to próbujesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu jest 0. Bo nie. 1, 0. Mówiłem ci, żebyś tego nie dodał. A w sumie spróbuj teraz, jeszcze raz, na szybko. Chcecie go wcisnąć? Tak. Przejdzie, to jest raz mniejszy od zawsze raczej. Rąk number of argument. Tutaj nic nie daje. No. Czyli nie przekazuje argumentów. Ale to się dzieje. W ogóle nie zapisuje. Nie przekazuje argumentów w ogóle do tego skryptu. Tak. Tylko dlaczego? Fak. Dobra, to jest czas na użycie Blikana. Bo sobie nie radzę w życiu. Okej. Okay. Mam bardzo dużo życia. Będziesz kończył już? Tak, będę kończyć. Także, no, to były chyba 2 godziny streama. Będzie Kodek. Tego... papa. A powiedz mi jeszcze jedno, zanim co? Wyjdziesz, bo potem zapomnę. Czemu Praise Idaho? Dlaczego nie? Ale dlaczego tak? Auto w GTA 3. A, okej. Okay. No, pa pa. Pa.